Hej, moi drodzy, dzisiaj powiem kilka słów na temat wody i jaką konkretnie wodę wybierać i dlaczego jest to bardzo ważne. Musimy wiedzieć o tym, żeby wybierać wodę, oczywiście odpowiednią. Nie pijemy wody z kranu. Słuchajcie, woda z kranu ma w sobie dużo fluoru. Jest tam fluor dodawany po prostu do tej wody. W wodociągach u nas w mieście akurat dodają fluor, więc jeśli nie jesteście pewni, czy w waszym mieście dodają, no to można ewentualnie zadzwonić do wodociągów albo po prostu nie pić tej wody. Generalnie sama woda w sobie nie jest szkodliwa, ale w związku z tym, że właśnie zawiera bardzo dużo tego fluoru i innych, i chlor i tak dalej, To są rzeczy, które wypierają nam jod, czyli później mamy w związku z tym choroby z tarczycą i nie tylko. Dlatego tutaj Was uczulam na to, żebyście mogli sobie to zbadać ewentualnie, zweryfikować to i oczywiście po zastosowaniu filtrów odpowiednich taką wodę wtedy stosować. I oczywiście, słuchajcie, ja Was nie namawiam do tego, żebyście przerzucali się, jak macie jakieś fajne właśnie filtry i tak dalej, i one się sprawdzają, no to oczywiście korzystajcie z nich, ale jeśli nie macie, no to odradzam, tak jak powiedziałam, wodę z kranu. Przelewajcie wodę. Woda zmienia strukturę, woda ma swoją pamięć. Nie stawiajmy wody w miejscu, gdzie na przykład się kłócimy, gdzie jest zła energia, gdzieś koło na przykład monitora, gdzieś gdzie jest promieniowanie. Ta woda to przejmuje. Woda ma swoją pamięć i dlatego przelewamy z butelki plastikowej do dzbanka, dziękując wodzie, tak? Dziękując jej za to, że nas nawadnia. I po prostu ona zmienia swoją strukturę. W momencie, kiedy po prostu do niej mówimy, dobre energie skierowujemy, to ona po prostu się zmienia. Jak już mamy tą fajną wodę, zrobiliśmy sobie, podziękowaliśmy, energetyzowaliśmy tą wodę fajną energią swoją, no to trzeba do tej wody najlepiej coś jeszcze dodać. Oprócz tego, że spożycie wody powinno być 1,5 do 2 litrów dziennie, bo jeśli tego nie ma, no to tak jak wcześniej w poprzednim odcinku mówiłam, wiąże się to z wieloma chorobami, nawet nie jesteście w stanie, nie wpadlibyście na to po prostu, ile chorób może powstać ze względu na to, że nie dostarczamy do naszego organizmu odpowiedniej ilości wody, tak? Nie jest po prostu organizm nawodniony. Dlatego, tak jak mówię, no 2 litry samej wody powinniśmy wypijać, ale ta woda nie powinna przez nas przelatywać. Ona powinna się dłużej zatrzymywać w naszym organizmie, powinna nawadniać nasz organizm, zostawać tam, a nie, że my biegamy, pijemy i biegamy za chwilę do toalety. To znaczy, że coś jest nie tak, że nie nawadniamy naszego organizmu, bo za chwilę to wszystko przelatuje przez nas i koniec. Bo czasami tak jest, że ludzie mówią, ale ja przecież piję tyle wody, a ja mówię, a biega pani? No tak, biegam. No to znaczy się, że coś nie nawadnia pani tak, jak powinno się nawadniać. W związku z tym proponuję tutaj dodawanie do wody na przykład soli himalajskiej, czy tam kłodawskiej, to ździepko tylko, naprawdę, żeby tą strukturę troszkę zmienić. Ta woda wtedy, ona ma inną, zupełnie inne działanie, ona działa zasadowo. Tak, gdzie nasze krwinki się wtedy odklejają, w ogóle no, nawadnia nas. Jak ja widzę na przykład na kropli, widziałam wcześniej na kropli klienta, który, czy tam nie jednego, generalnie wszyscy mają z tym problem, że krew jest posklejana. Po prostu nie ma nawodnienia, zły oddech, bo nie przeponą i to wszystko, dużo rzeczy się na to składa, że jest rulonizacja erytrocytów widoczna i po prostu często jest tak, że właśnie pijąc taką wodę, czy tam jonizowaną nawet, nie? Czy właśnie nawet dodając do niej trochę tej soli, oczywiście nie soli takiej kuchennej, jodowanej, czy tam morskiej, nie mówię o takiej, mówię o tej, co ma bardzo dużo naturalnych minerałów, zdrowych, tak, możemy do tej wody dodać po prostu wtedy tą sól i mamy naturalne minerały, które nam się, no nie powinny tam w żyłach odkładać, po prostu one są, idą tam, gdzie trzeba. No i tak jak mówię, no po prostu warto o tym wiedzieć, żeby jak nawadniać organizm, bo często, gęsto jest tak, że nawet zwykłe
nawodnienie wystarczy, żeby się pozbyć się migren na przykład, tak? Czy wysypek, czy jakichś tam problemów skórnych, naprawdę z suchością, ze starzeniem, że skóra, wiadomo, wiotczeje, nie ma sprężystości, to po prostu nie pijemy wody, a dużo osób pije dużo kawy. Kawa nie jest zbyt dobra dla organizmu, bo odwadnia bardzo, ale poza tym też ma na wątrobę niekorzystne działanie. I niestety zapominają dodatkowo później uzupełnić tej wody. Tyle, ile wypili kawy, a nawet dwa razy tyle. Daję Wam do świadomości po prostu takie informacje, żebyście się z tym oswoili i jakby zmienili może swoje nastawienie do tego, do picia wody, do ilości spożywanej wody. Wypijanej wody i zobaczycie, jakie są efekty. Bo naprawdę woda, zwłaszcza z solą himalajską. Można dodawać oczywiście sok z cytryny. Co kto tam lubi? No, można sobie robić takie właśnie izotoniczne napoje, które bardzo fajnie nawadniają, uzupełniają elektrolity. To są takie napoje, na przykład właśnie woda z sokiem z pomarańczy i trochę soli. Albo właśnie drugi to jest taki z woda z sokiem z cytryny i z miodem. Oczywiście miód to trzeba dobry wybrać, no dzisiaj nie jest to łatwe. Ale to są dwa takie właśnie fajne napoje izotoniczne, zamiast tego tam, co sprzedają na półkach sklepowych z dodatkami aspartamu i innymi słodziczkami. Nawet jak macie na przykład jakieś dziecko, czy sami trenujecie, czy po prostu potrzebujecie uzupełniać, każdy potrzebuje uzupełniać elektrolity, no to wtedy przy zwiększonym wysiłku fizycznym można takie coś sobie po prostu wziąć ze sobą na trening, czy jak się biega, zawsze mieć przy sobie. I uzupełniamy wtedy, po prostu nawadniamy i uzupełniamy te elektrolity, pijąc właśnie taki napój. Dlatego weźcie to pod uwagę, co powiedziałam, zastanówcie się nad tym, jak macie jakieś pytania, wątpliwości, to piszcie pod filmem i w takim razie do zobaczenia następnym razem. Cześć!